Jaki komputer kupić do gier? Który procesor wybrać? Jakie karty graficzne są najlepsze? Podobne pytania zalewają fora internetowe, ponieważ sytuacja na rynku podzespołów potrafi się błyskawicznie zmienić i ciężko nadążyć za nowinkami, wywracającymi do góry nogami wcześniejsze koncepcje. Przed zakupem komputera przyszły użytkownik staje w obliczu poważnych problemów, jakie są nierozerwalnie związane z pieniędzmi, co powinno stanowić silną motywację do szukania najlepszych rozwiązań. Dlatego powstał poniższy poradnik z polecanymi zestawami komputerowymi. Korzystając z naszego doświadczenia i bazy testów, stworzyliśmy przejrzyste od strony wizualnej oraz dopracowane merytorycznie konfiguracje, jakie są dobrym punktem wyjścia przy składaniu komputera. Autor: Sebastian Oktaba. Publikacja została stworzona głównie z myślą o niezbyt zaawansowanych użytkownikach, dysponujących podstawową wiedzą z zakresu składania komputerów, którzy potrzebują fachowej porady, jaki sprzęt wybrać do określonej kwoty. Bywalcy forum i gorliwi czytelnicy artykułów w serwisie PurePC zapewne samodzielnie potrafią dobrać najlepsze podzespoły, aczkolwiek nawet wówczas warto zobaczyć, czy propozycje użytkowników mają odzwierciedlenie w wyborach redakcji. Jeśli w obydwu miejscach polecane są bardzo zbliżone konfiguracje, to można optymistycznie zakładać, że lepszego komputera aktualnie nie znajdziecie. Oczywiście, zestawy są dobierane optymalnie oraz ukierunkowane przede wszystkim na stosunek ceny do wydajności, jednak absolutnie nie zmierzamy w kierunku maksymalnych oszczędności. Jeśli nieznacznie droższy komponent jest po prostu lepszy albo objęty dłuższą gwarancją, to zdecydowanie polecamy takie rozwiązanie. Jakość i niezawodność to bardzo ważne cechy. Zastanawiasz się, jaki zestaw komputerowy kupić? Poradnik z polecanymi konfiguracjami powinien Ci pomóc w dokonaniu właściwego wyboru. Podstawowa konfiguracja w zestawach proponowanych przez PurePC składa się wyłącznie z komponentów bazowych, to znaczy procesora, płyty głównej, pamięć RAM, karty graficznej, zasilacza, dysków oraz ewentualnie dodatkowego systemu chłodzenia. W tym przypadku cena obudowy komputerowej nie została uwzględniona, głównie z uwagi na bardzo zróżnicowane gusta czytelników oraz niezwykle szeroką ofertę producentów. Przygotowaliśmy jednak sugestie dotyczące tego elementu. Koszyk zawiera tylko komponenty bazowe, natomiast skrzynki otrzymały osobną sekcję tematyczną. Poza tym peryferia i monitory otrzymały własne kategorie, gdzie można sprawdzić polecane modele oraz wybrać ten najbliższy indywidualnym preferencjom. Zanim przystąpicie do zakupów, koniecznie odwiedźcie również nasz dział hardware, gdzie znajdziecie testy większości z polecanych w poradniku komponentów. Chociaż jesteśmy portalem, który dużo uwagi poświęca overclockingowi, usilnie nie namawiamy do takich praktyk. W ostatnich latach potencjał podkręcania procesorów i kart graficznych odczuwalnie zmalał, więc korzyści z podkręcania są niestety mniejsze. Trzeba również wyraźnie zaznaczyć, iż sporo zależy od umiejętności, determinacji i sprzętu użytkownika, dlatego niczego pewnego obiecać po prostu nie możemy. W przypadku procesorów Intela tylko niektóre modele z odblokowanym mnożnikiem pozwalają na swobodne podkręcanie, co oczywiście odgrywa niebagatelne znaczenie w całym procesie budowania platformy. Weźcie również pod uwagę, że skrajnie nieudane próby podkręcania mogą zakończyć się uszkodzeniem sprzętu, zaś odpowiedzialność za efekty nieumiejętnego zmieniania parametrów zawsze ponosi osoba dokonująca takich czynności. Dlatego proponowane konfiguracje są bardziej nastawione na uzyskanie określonej wydajności po wyjęciu z pudełka, aniżeli dłubanie w celu poprawy osiągów. Start 12.00ZEU AMD, 25.00ZEU AMD, 34.00ZEU Intel, 45.00ZEU Intel. 5200 zł Intel, 54.00ZEU Intel, 62.00ZEU Intel, 66.00ZEU Intel. 8100 zł Intel, 89.00ZEU Intel, 93.00ZEU AMD, 97.00ZEU Intel. 10000 zł AMD, 13.00ZEU Intel. Monitory LCD. Obudowy myszki. Klawiatury. Nasze zestawy składamy w oparciu o ofertę sklepu internetowego morele.net, jednak publikacja ma charakter całkowicie autorski i niezależny. Sklep stanowi wyłącznie bazę produktową, którą zobowiązał się uzupełniać możliwie szybko i utrzymywać konkurencyjne ceny wybranych przez redakcję podzespołów.
zdecydowaliśmy się podjąć współpracę z firmą Morele.net, ponieważ działa na rynku komputerowym od 2000 roku, oferuje szeroką gamę produktów 50000 i szybką wysyłkę lub odbiór osobisty towaru w ponad 15 miastach w Polsce. Dodatkowo każdy użytkownik piurpc.pl do zamówienia powyżej 1500 zł otrzyma usługę złożenia zestawu komputerowego za symboliczną złotówkę. Jeśli propozycja spełniła Wasze oczekiwania, wystarczy kliknąć w wyszczególnionego na czerwono linka, który prowadzi prosto do koszyka produktów. Żeby skorzystać z promocji, należy postępować jako poniżej opisano. Promocja, usługa złożenia komputera za 1 zł i wysyłka gratis, co trzeba zrobić? Usługa złożenia komputera za 1 zł i wysyłka gratis, co trzeba zrobić? Umieść w koszyku usługę złożenia zestawu komputerowego, kliknij tu. W koszyku z zamówieniem w polu wpisz kod promocyjny, dodaj, w 3FHM58JFW. Koszty wysyłki i cena usługi składania komputera zostaną zmienione automatycznie, gotowe. Wprawdzie polecane zestawy komputerowe tworzymy od 2008 roku siłami całej redakcji, ale zawsze chętnie wysłuchamy spostrzeżeń i uwag czytelników, wszak zestawienie jest skierowane właśnie do Was. Zdajemy sobie sprawę, że usatysfakcjonowanie wszystkich jest zwyczajnie niemożliwe, ponieważ subiektywizm to wybitnie ludzka cecha, postaramy się jednak dostosowywać publikacje do oczekiwań większości. Proponowane konfiguracje są punktem wyjścia, skrojonym na miarę odgórnie przyjętego budżetu, ale tematu to absolutnie nie zamyka. Nowa wersja zestawów pojawia się zawsze pierwszego dnia miesiąca, zaś aktualizowana jest gruntownie po 2 tygodniach, gdyż ceny i dostępność produktów potrafią ulec istotnym zmianom. Pod niemalże każdym podzespołem umieszczamy także alternatywę zbliżoną wydajnościowo i cenowo, którą można wybrać bez obawy o jakość komputera.